Ewangelii Jezus mówi o potrzebie bardzo zdecydowanego przeciwstawienia się złu. Mówi, że zło nie jest rzeczą banalną i że ze złem trzeba się zmagać w sposób radykalny. Jeśli twoje prawe oko jest powodem do grzechu, wyłup je, odrzuć od siebie. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Jeśli twoja noga jest ci powodem do grzechu, odetnij ją. Zawsze Kościół, kiedy czytał ten tekst, to miał przekonanie, że nie wolno go interpretować dosłownie. Chrystusowi nie chodzi o to, byśmy pozbawiali się oczu, rąk, nóg, jakiegokolwiek ze swoich członków. Zawsze ten tekst interpretowano mniej bardziej alegorycznie. Dzisiaj przed południem w Wałbrzychu mieliśmy spotkanie polscy biskupi z arcybiskupem Szikluną i on przywoływał interpretację tego tekstu za Chromacjuszem z Akwilei, ojcem Kościoła, który był wychowawcą między innymi świętego Ambrożego, więc był też człowiekiem, do którego sięgano bardzo często, zwłaszcza w cały okres średniowieczny. I Chromacjusz mówi tak, że Jezus ma na myśli takie ciało, którym jest Kościół. I w tym ciele Kościoła są różne członki, jak wiadomo. Są tacy, którzy dla Niego są oczami, są rękami, są nogami. Nogami Kościoła są w jego interpretacji diakoni. Jeśli diakon nadużywa swojego urzędu i wprowadza zło w Kościół, odetnij go. Ma Kościół ręce, to są prezbiterzy. Chromacjusz mówi, jeśli prezbiter sieje zło w Kościele, używając swojego urzędu, odetnij go. Ciało ma prawo się bronić. Kościół ma oczy. To są biskupi. Jak twój biskup sieje zło w Kościele, odetnij go. Tak może mówić tylko człowiek, który wie, że zło to jest rzecz poważna. Że jest też, no właśnie, że zło jednego może i z reguły to czyni, że oddziaływuje na wszystkich pozostałych. Człowiek, który popełnia zło, nie sam się degraduje, tylko niszczy wspólnotę, w której funkcjonuje. To może być różnie ta wspólnota opisana, czy to będzie naród, społeczeństwo, czy Kościół. Ten tekst, głęboko wierzę, można czytać też bardzo osobiście. Każdy z nas ma takich ludzi, którzy dla niego są oczami, dłońmi, nogami. Każdy z nas ma takich ludzi, przez których uczy się postrzegać rzeczywistość. Nie? I są dla nas oczami. Myślę, nasi mistrzowie na przykład. Wielcy nasi nauczyciele. Każdy z nas ma obok siebie ludzi, których traktuje jak swoje ręce. Nic bez nich nie zrobisz. Mamy też w swoim życiu ludzi, którzy są dla nas jak nogi. Idziemy tam, gdzie nas poprowadzą. Jezus mówi, jeśli ten człowiek tak dla ciebie ważny, jest dla ciebie jak oko, albo jest dla ciebie jak ręka, bo jest dla ciebie jak noga, jeśli cię ciągnie w zło, odetnij. Zło to jest rzecz poważna. Duch Święty jest nam dany na odpuszczenie grzechów, ale też Jezus mówi, że Duch nam jest dany, żeby nas przekonać o naszym grzechu. Nieraz mnie to fascynowało. To znaczy, że ten, który jest naszym obrońcą,
jest najpierw tym, który nas przekonuje o naszych grzechach. Nie jest obrońcą, który mówi, nie, nic się nie stało, w ogóle zło to jest bzdura, to jest jakiś tam banał, a wiadomo w ogóle, że jesteś niewinny. Nie. Duch Święty potrafi bronić ludzi, którzy są winni, ale to, do czego ich najpierw prowadzi, to do tego, by się zmierzyli ze swoją winą i żeby zrozumieli jej wielkość, żeby zrozumieli całe zło, które się w niej kryje. Inaczej się nie pomaga człowiekowi, inaczej się go nie broni, to znaczy nie dociera się do korzenia zła. Marcin Luther tak mawiał wtedy, kiedy wypisywał tezy na początku swoich wystąpień. Mówi tak, że można sprawić, że człowiek czuje się tylko uwolniony od winy, ale wcale nie przemieniony wewnątrz. Można sprawić, że człowiek tylko się poczuje bezpieczny, ale właśnie wcale nie przekształcony. Jezus mówi w jednej ze swoich przypowieści o człowieku, któremu darowano 10 tysięcy talentów. To jest jakieś 270 ton złota albo srebra. Darowano mu tyle, wyszedł i zaczął dusić człowieka, który był mu winien 100 denarów. 3 pensje i to takie niewykwalifikowanego robotnika. Znaczy, co tak naprawdę zyskał przez to wybaczenie? Skoro wewnątrz został człowiekiem bez miłosierdzia. Jezus tam mówi w tym słowie dzisiaj, że zło to jest rzecz poważna, to nie jest rzecz banalna. Bronić człowieka, który się dopuścił zła, można tylko wtedy, kiedy najpierw mu się to uświadamia. Każda inna obrona w ostateczności temu człowiekowi bardziej zaszkodzi niż pomoże. Trzeba mieć w sobie tę umiejętność, która jest z Ducha Świętego, że potrafisz człowiekowi powiedzieć o złu, którego się dopuścił, w taki sposób, że go to nie zabija, że go to nie niszczy, że to nie jest zaprzeczenie jego godności, że to go nie przetrąca, nie, że to go wzywa do jakiejś przemiany rzeczywiście. A to jest wielka umiejętność, wielka umiejętność. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. Taki jest polski przekład. Mnie uderzyło tłumaczenie, jakiego dokonuje w tym miejscu święty Hieronim. I łaciński tekst Wulgata mówi: facit eam moheri. Nie naraża ją na cudzołóstwo, tylko czyni to, że ona będzie cudzołożyć. Jak już to przeczytałem u Hieronima, to zobaczyłem, jak jest w tekście greckim Mateusza. Tam jest rzeczywiście słowo poieo greckie. To jest czynić, sprawiać. To jest przedziwny przekład. I przedziwna intuicja Jezusowa. I nie trudno się jest domyśleć pytań, które powstają w słuchaczach. Jak to czyni ją nie cudzołożnicą? Jak to? On tylko zrobił to, na co prawo pozwala. Wystawił jej list rozwodowy. Nie chce mieć z nią więcej nigdy nic wspólnego. W jaki sposób może odpowiadać jeszcze za jej przyszłe grzechy? Jezus nie przesadza? Jak jest odesłana, to jest odesłana. Co mnie obchodzą jej następne decyzje życiowe, jej życiowe wybory, jej dobro, zło moralne? Co mnie to obchodzi? Jezus mówi, czynisz to, że ona grzeszy. Myślę, że mówiąc to, Jezus liczy na te wszystkie pytania, które powstają w głowie. Bo wtedy tak naprawdę pytanie, które się pojawia, to jest, według czego patrzeć na oceniać zło i dobro moralne? Według tylko kodeksu? Moralne jest to, co jest dozwolone? Czy moralność się odnosi tylko do zapisanego prawa? Według zapisanego prawa on jest w porządku. On jej dał list rozwodowy, pa. Ale moralność to jest odpowiedzialność nie przed prawem, tylko przed osobą.
przed osobą. Wobec prawa jest w porządku. Już nie ma żadnych zobowiązań. Wobec niej nie ma żadnych. A w prawie nie chodzi o relacje do osób. Czy prawo to jest tylko zestaw abstrakcyjnych norm? Nie chodzi o to, jak się ludzie do siebie wzajemnie mają, w jakiej mierze za siebie odpowiadają. To prawo nie jest po to. Nie chodzi o osobę. Ja myślę o sobie w taki sposób zobowiązujący bardzo. Można księdza przenieść do stanu świeckiego, to znaczy, że się już za niego nie odpowiada. Czujecie to, nie? Czyni ją grzeszną. Odpowiadasz za to, chociaż już nie mam, prawo orzekło, nie mam z nią nic wspólnego. Tyle tylko, że są jeszcze pytania, których nie stawia kodeks. Są pytania, które stawia sumienie. I w tych pytaniach pierwszeństwo należy się osobie, a nie paragrafom. Pierwsze czytanie jest z drugiego listu do Koryntian. To jest takie pismo przedziwne, kiedy gmina w Koryncie postawiła Pawła pod ścianą, czy pod pręgierzem, jak to chce, mówiąc, że znają o wiele lepszych apostołów i mądrzejszych niż on. W dużej mierze ten drugi list do Koryntian to jest taka apologia Pawła, który siebie samego broni, mówiąc o tym, że nie jest gorszy niż inni. I jak już powyliczał te wszystkie swoje zalety i opisał wszystko to, co wycierpiał dla Jezusa, jak już powyliczał wszystkie też natchnienia, jakie zostały mu podarowane z Bożej łaski, jak już dokonał całej tej obrony siebie samego, to kwituje to wszystko takim słowem: oszalałem. Oszalałem. Jest szaleństwem apostoła bronić siebie samego. Apostoł wie, i o tym było dzisiejsze czytanie, że jest słaby, że ma skarb, ale nosi go w glinianym naczyniu, którym jest on sam. I że tak naprawdę jest na służbie czegoś, kogoś, co go absolutnie przerasta. I świadomość tego otwiera go na te wszystkie paradoksy, których wysłuchaliśmy, że nawet lepiej, kiedy ja jestem zabity, bo wtedy Jezus zmartwychwstaje. My umieramy, ale wy żyjecie. Nas uciskają, ale wy jesteście szczęśliwi. Jest taka dyscyplina paschalna w życiu apostoła i myślę, że ona jest, to jest dyscyplina paschalna, jest w życiu każdego, kto pracuje z ludźmi, kto posługuje ludziom. To może być biskup, to może być adwokat, to może być każdy człowiek, który posługuje drugiemu, to może być nauczyciel. Tak naprawdę zawsze idzie o to, że kiedy ja umieram, to on żyje. Jest wielki problem, kiedy ja nie potrafię umrzeć. Jest wtedy wielki problem, ale kiedy ja umieram, to on naprawdę zaczyna żyć. Nie może być tak, nie, że w tej misji apostolskiej, jakkolwiek ona by nie była nazywana, bronię siebie, chodzi mi o siebie, stawiam na siebie, szukam siebie. Właśnie chodzi o osobę i chodzi o to, co jest większe niż my oboje.